dziś rozdaję Gen Z oraz ekipowiczom prezenty. Ale zanim, to zobaczcie, jak to wyglądało wcześniej. Słuchajcie, Genziaki i ekipowicze o tym nie wiedzą, dlatego to będzie dla nich taka miła niespodzianka. Ale jeżeli chodzi o same prezenty, to słuchajcie, stwierdziłam, że w tym roku nie chcę ich personalizować, ponieważ z nami ciężko się zgadać. Nigdy nie wiadomo, kto w danym momencie będzie akurat w domu, więc chcę, żeby te rzeczy były jak najbardziej uniwersalne. Mamy spoko zestaw skarpetek, mega ładny. Dobra, wezmę dwa, bo jedne są ciemniejsze, drugie są jaśniejsze. A to jak już będę wręczała te prezenty, zobaczycie później w odcinku, także koniecznie zostańcie do końca. Ej, to jest piżama z myszką Miki i jest od razu w komplecie ze skarpetkami. Biorę dwa opakowania, biorę M-kę i L-kę. O, patrz, Rej z jachtem, coś dla nas. Tak jest. Źle mi się zrobiło, jak o tym pomyślałam. Słuchajcie, musicie zobaczyć koniecznie odcinek z Afryki z rejsu łodzią. Masakra. Chodzi o to, żeby budować wspomnienia i różne takie rzeczy. I ja tu widzę wiele takich rzeczy, jak właśnie loty, jakieś masaże i tak dalej, i tak dalej. Mi osobiście, dla takiej randomowej osoby, która zostanie wylosowana, uważam, że najlepiej byłoby zrobić na przykład kurs domowego barmana. Bo to uważam, że na przykład przyda się na imprezach, nie wiem, w święta, kiedy chce ktoś coś komuś zrobić, więc myślę, że to jest mega spoko opcja. No i zobaczymy, kto to wylosuje, także let's go. Dobra, dobra, chwilowa przerwa w zakupach. Przypominam, że w mojej serii vlogmasowej losujemy wyzwania i tym razem lecimy z tą bombeczką z choinki. Część z tych wyzwań będzie wykonywana na tych samych odcinkach, a niektóre z nich trochę później, więc koniecznie zostawcie subskrypcję na kanale. O! To jest akurat pytanie, ponieważ tutaj nie tylko pojawiają się wyzwania, ale też pytania. I pytanie jest od Wiki Giel. Planujesz jeszcze filmiki z randek? Nie ma co ukrywać, że jeszcze trochę tych twórców jest, których chciałabym zabrać na randkę, albo raczej, którzy mnie zabierają na randkę. Ale nie ma co ukrywać, że jeszcze kilka takich filmów się pojawi. Na ten moment mam zaplanowaną randkę z blachą, tak jak wiecie, tylko mogę już wam teraz zdradzić, że ona wyjdzie trochę później, ale na pewno w przyszłym roku już. No i jest jeszcze jedna osoba, z którą bym chciała nagrać randkę, ale jeszcze wam nie powiem, kto to jest. Musicie po prostu śledzić mój kanał. Słuchajcie, znalazłam opowieść wigilijną. Wprawdzie myślałam, że trochę znajdę ją w lepszym wydaniu. Jest jeszcze taka z obrazkami dla dzieci, ale ja stricte chciałam, żeby został zachowany duch prawdziwej opowieści wigilijnej. Także biorę tę książkę i lecimy dalej. Znajdujemy się w sklepie z zabawkami, a wiadomo, że my wszyscy takie duże dzieci. I ja tutaj widzę, słuchajcie, kalendarz adwentowy Lego. Także bierzemy i jestem ciekawa, który dzieciak ucieszy się z nas najbardziej. Musi być zachowana magia świąt. Trzeba się po prostu przebrać nikogo innego, jak po prostu świątecznego klauna. Dobra, ale powiem tak, nie czuję się w tym najgorzej. Ty, a może z jedną taką zostać? Właśnie miałem mówić, jak założysz, to całkiem zakryjesz te rajstopy, może jedną zostaw. Dobra, zostawiam jedną. Fancy. Ej, jest całkiem słodko. Jestem gotowa na wręczanie prezentu. Mam tutaj torbę pełną prezentów, ale mam też losy i każda osoba, która napotkam po prostu na swojej drodze, będzie mogła wylosować numerek i zobaczyć, co się pod nim kryje. I widzę, że jest jeden ochotnik, który tu zmierza! Dzień dobry! Ja ogólnie nie zamierzam przyjść cały dzień, widzowie, po prostu chciałam nagrać teraz rozpoczęcie i Wikusia akurat się napałęczała. Ale super, w ogóle nie mogę się doczekać, co tutaj mogę wylosować fajnego. Nic za darmo. A, dobra, dobra. Jak powiesz, że mam zaśpiewać albo zatańczyć, to naprawdę chyba dzisiaj prezentu nie zdobędę. No właśnie, chciałam, żebyś zaśpiewała list do M. A no to pewnie. Ale swoją zwrotkę. Dobrze, 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 no. Nieważne, co jest pod choinką, o nie, nie, nie. Najważniejszy jest czas z rodziną, to wiem, wiem, wiem. Ludzi, co zawsze byli blisko, dziś chcę, chcę, chcę. Daję słowo, że czas upływa jakoś luźniej, a wszystkie inne sprawy odkładamy je na później. Mega! Dziękuję. Dobra, zasłużyłaś. Brawa, brawa, dawa! Tak, powiem ci tak, zasłużyłaś sobie na dwa losy. No. Nie, no nie żartuj. No, nie żartuję, dwa serio? Losy. No. Dobra, to na ślepo. Cztery. Przepraszam, numer 4. Nasz operator tutaj się prawie zabił. I 11. Czy ty możesz proszę nagrać, jakim oceniającym wzrokiem na nas Gengar patrzy, bo boi się, że nic nie dostanie? On nie ocenia, on kocha. Numer 4 dla Wikuni. No i mamy tutaj... Opowieść wigilijna. Jest to książka, super. Ogólnie powiem wam, że bardzo fajnie i nigdy sama nie czytałam. I subcio. Fajnie. Jest to właśnie... Czy wszystkie prezenty będą świąteczne? Tak. No i super. Ja bardzo się cieszę, super. Dziękuję bardzo. Proszę. I teraz numer 11. Ojejku. Elfie, potrzebujesz pomocy? W sumie. 11! Jest! Ula la la la! Ula la la la!
Dobra, kochani. Ej, i wiesz co ci powiem? Idealnie, bo ja w ogóle ani jednego nie mam w domu. Ja nawet normalnych nie mam w domu, więc super, bardzo ci dziękuję. Nie ma sprawy, wesołych Dziękuję świąt. Bardzo, wesołych świąt, Elfie. Piszę list do Emy, nie wiem co mam przynieść mi. Co mogę dla ciebie zrobić? Bartek. Tak? Odsuń się od robota. O, przepraszam, szedłbym się tutaj z płodu. Tak. Powiedz nam proszę, jaki był najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałeś w życiu od świętego Mikołaja? Kiedyś dostałem miecz świetlny, zabawkowy i bardzo mi się spodobał. Od tamtego czasu nic nie było w stanie go przebić. A chcesz dostać taki miecz świetlny? Tak. Na sobie możesz iść. O nie! Losuj. Ale możesz dwa losy. Mogę? No mogę. Ale superancko, dobra, to wziąłem od razu. Jeden to jest szczęśliwa trzydziestka, a trzynastka i piąteczkę. Dobra. Nie gadaj, nie gadaj, dostałem piżamkę świąteczną. Nie, ale super. Ej, i to jeszcze L. O, nice. L, no. Czyli little, dla małych ludzi. To się nie zmieszczę. Termofor! Ej, szczerze powiedziawszy, nie mam termoforu u siebie w mieszkanku, a czasami niestety borykam się z bólem głowy, więc super. Dziękuję ci przepięknie! Nie ma sprawy! Pani Elfie! A patera jeszcze to! Jestem teraz taki, uwaga teraz! Wow, jaki przystojny chłopak chyba, co? No, jak jest? Miacha, no. Cześć Mikołajowa, elfówno! Byłaś grzeczna w tym roku? No. Co przeskrobałaś? Nie wystawiałam TikToków na Gen Z. Nie! Nie wymyślałam odcinka. Powiem tak, ja mimo, że pomagam Mikołajowi, to też nie jestem grzeczna, więc nic nie musisz robić, po prostu nas nie zdoła. Oszczędziła mnie! Dobra, ten i ten. Numer 10! Dyszka, alright. Tak, i numer 1! Proszę bardzo, numerek 1. To jest numer 1. Skarpety? Tak? Nie gadaj. Ogrzewacz do rąk! Ej, nigdy nie miałam ogrzewacza do rąk. I to jest w ogóle takie świetne, że to się napełnia, tak? Nie. Nie, no to coś się z tym robi, że się to grzeje i jakby jak się trzyma później w ręce, to oddaje ciepło do rąk. Ale super. Tam masz taki pieniążek, który trzeba złamać i to w sekundę robi się ciepłe. Ciepłe! Patrz, nie! Krystalizuje się. Ej, nie! Wygląda to bombowo. Ciepłe? No, dotknijcie. Ty, no ciepłe. I to, ty, a to jest naprawdę ciepłe. To jest i dżulajka numer 10. Numer 10, tak? Powiedziała sobie przed ten bufotkiem, powiedziała skarpety i ma. Bo ja mam taką świąteczną piżamkę i nie mam takich skarpetek, a to są takie wszystkie świąteczne. Ale się cieszę, bo ja lubię, uwielbiam skarpety. Dziękuję, mamo! Nie ma sprawy. Średek ma swoją skarpetkę. Co ty tak wyglądasz fajnie? Bo rozdaję prezenty grzecznym dzieciom. Byłeś grzeczny w tym roku? No, proste, że tak, no. Tak, dobra. Przygotuj mi listę 10 dobrych rzeczy, które zrobiłeś i pozwolę ci wybrać prezent. Wracam za 10. Bardzo mi się to podoba. Lecę robić. Jaka smaka. Cześć, Kasia. Cześć. Cześć. Haj. Jak tu mało świątecznie. No to może masz tam jakiś prezent? Mam dla ciebie prezent. Ty byłaś grzeczna w tym roku. Nie. Nie? Nie byłeś? Nie. No dobra, ja też nie byłam, mimo że pomagam Mikołajowi z prezentami. Ale mimo wszystko jakby pomagam i czasami jak zgubi jakiś prezent, to czasami kradę. Ale nie ma. W sumie niegrzeczne dzieci mają większego farda, wybierz sobie dwa numerki. No, dwa? Tak. No dobra. Dwa numerki. 12. 12. Proszę bardzo. Czy to jest kubek świąteczny, których mam 50, ale może być jeszcze więcej, tak jest. Ale takiego na pewno nie masz. Akurat kubki świąteczne to nie było w stylu, że mi nie jest potrzebny, tylko ja kocham kubki świąteczne, mam cały karton z kubkami i wczoraj jak je wyciągałam, to musieliśmy wyłożyć 20 innych kubków, bo się nie mieszczą. Tak. Ale ten ma coś jeszcze. Ale są jeszcze skarpety świąteczne, nie, to też jest rzecz, której nigdy za wiele, one się zawsze, albo jak ładne, patrz, wyjątkowo ładne. Wiesz co ci powiem? No. To jest mój ulubiony rodzaj kubka. Naprawdę? Czyli taki garnuszkowy, taki jak u babci kiedyś były i teraz nie kłamię, to jest mój ulubiony i mam taki z 10. To, dobra, dawaj losy, kolejny numerek. 7. O, jestem numeryczną siódemką, moi drodzy. No. Numer 7. Czekolada. Czekoladki.
Dobra, ten kubek był lepszy akurat w tym, ale to jako dodatek do herbatki jak najbardziej. Dziękuję pani. Mega dobre są. Dziękuję pani. Wesołych świąt. Dziękuję. Popatrzcie, jaka wymiana. Alice przyniósł prezenty i dostał buty. I buta jeszcze do drugiego. Prezent za prezent, fajnie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chwilowa przerwa w wręczaniu prezentów i lecimy z kolejnym wyzwaniem. Dzisiaj mamy 7 grudnia, więc lecimy. Dowiedz się, jak dzieci w innych krajach świętują Boże Narodzenie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak dzieci w innych krajach spędzają święta Bożego Narodzenia, to słuchajcie, dowiedziałam się czegoś mega mocnego. Na przykład dzieciaki w Meksyku obchodzą święta w taki sposób, że uczęszczają w procesji. Chodzą sobie po domach, które są dekorowane, a w nich czeka na nich piñata, wypełniona oczywiście słodkościami i różnymi fajnymi drobiazgami. Z kolei na przykład dzieciaki w Argentynie nie mają prezentów, a o północy fajerwerki. I w Stanach Zjednoczonych taki najważniejszy dzień to 25 grudnia i to właśnie wtedy dzieciaki też dostają prezenty i siadają do stołu. I uwaga, te prezenty w przeciwieństwie do naszej polskiej tradycji, gdzie znajdują się pod choinką, tam znajdują się w skarpecie zawieszonej nad komingiem. Fajnie, co? Czy byłeś grzeczny w tym roku? Oczywiście, że tak. Byłeś? Mhm. A co dobrego i fajnego zrobiłeś w tym roku? Zmyłem naczynia, wystąpiłem w świetnym odcinku, do którego serdecznie zapraszam, 24 godziny jako Barbie i świetnie się bawiliśmy. No dużo fajnych rzeczy i mnie zrobiłem. Dobra, i wylosuj sobie jeden numerek. Jest to numerek 6. Proszę bardzo, numerek 6 dla ciebie. Dobra. Skarpetki! Ale super! Ja uwielbiam świąteczne... Ale ładne w ogóle, ej, ładne, serduszkowe. No. Dziękuję pani Mikołajko bardzo. Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. Wzajemnie, dziękuję. Dzięki. Muszę napisać 10 dobrych rzeczy, które zrobiłem ostatnio. Dobra. Jadłem robaki na odcinki Fausti. Użyłem połowy kartki do pisania tej kartki, żeby dbać o ekologię. Oddałem swoje ciuchy, w których nie chodzę, biednym dzieciom. Podzieliłem się swoim jedzeniem na wyprawie, mimo tego, że sam miałem go mało. Pomogłem Michałowi w nagrywkach, mimo braku czasu i chęci. Podwoziłem kolegów do domu, mimo że nie było mi po drodze. 110. Brawo! Dziękuję bardzo! Z racji tego, że byłeś naprawdę grzecznym dzieckiem w tym roku, to możesz dwa numerki sobie wylosować. Co? No! No, albo 9, albo 6, no. Bo 6! I trójeczka. Dobra, proszę bardzo. Grzebacz do rąk, jaki słodki! To jest super, dziękuję, Elfie. Proszę. To jest naprawdę fajne. No, raz się klika. Daj temu chwilę. Może nie ma baterii. Nie, to od razu powinno być. Baterię wymieniałaś? Daj, to nie działa? Dlaczego nie działa? Ej, to chodzi o napięcie powierzchniowe. Ja bym proponował tym przywalić w stół. Dobra, a tu masz numerek. Dobra, reklamację trzeba złożyć. Dziękuję bardzo. Może tutaj będzie coś, co będzie działało. Jaki ładny kubeczek! Zobacz, z przykrywką i ze śniegiem. I z samochodem. Bardzo ładny. Proszę. Dziękuję bardzo. Nie działa jest. Jaka sprawa? Bo nie działa ci ten prezent ode mnie. Ale to wymienić można. No można, albo można zalosować jeszcze raz, ale nie możesz nikomu mówić. Dobra. I wtedy dołączysz do gangu niegrzecznych dzieci. Ej, to nie chcę w takim razie. No weź. Nie, będę grzeczny. To... Ja myślę, że on przeszedł próbę i... Przeszedłeś już wystarczająco. Tyle prób. Masz. Losów sobie jeszcze jeden. 15. No, dobra, wyskawię z tego iPhone'a. Hania będzie miała dość. Jaki duży! Jest! Kalendarz adwentowy Lego! Bardzo mi się podoba. Opłacało się, żeby ten ocieplacz nie działał. Dobra, Haniula. Jezu, no, jaki bur. Jestem dzisiaj pomocnikiem świętego Mikołaja. Słodki elfik, bardzo mam ochotę ci pozdrawić. Co zazwyczaj robiłaś, jak byłaś mała i żeby dostać prezent do świętego Mikołaja? O Jezu, musiałam zaśpiewać piosenkę. Let's go! O nie, dobra. Wpadłam na twój trop, spotkał mnie twój wzrok. Tak biegu, byłeś jak ze snu. Pierwszy tańca krok, pierwszy to ty krąg. Wśród deszczu strug. Brawo, 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 mistrzywo! Dwa. Proszę. Ojejku, jejku, dobra.
piękny, ojejku. Ogólnie miałam zawsze tak, że kubki, nienawidzę mieć różnych kubków, ale w tym roku przepadłam i już mam 5 różnych kubków. Wow! Dziękuję, Elfiku. Sławek, dziękuję. Chcę dalej rozdawać prezenty niegrzecznym Marogi. Dzieciom. Słuchajcie, tak. Mikołaj mnie wysłał do was, bo stwierdził, że byliście w tym roku grzeczni i żeby... Oj, ja na pewno nie byłem grzeczny. Ja byłem grzeczny. Ale nie ma tu nic za darmo. Dostać ode mnie? Nie. Zapłacić za prezent. Jak byliście mali, to żeby dostać prezent, trzeba było coś zrobić. Zaśpiewać, coś albo pokazać. To ja mam propozycję. Nie. Nie, to będzie... Nie ma szans. Padryś. Fajnie by było, jakbyś zaśpiewał jakąś ładną kolędę. Ja nie znam kolęd. Czekaj. A ja? No. Przemuś. Zabiwaktował. Wymyśl do tego jakiś układ taneczny. Luz! Kolędę? Stara! Slej! Przybierzeli do Betlejem pasterze. Hej! Grając kosy dzieciom też ku na lirze. Hej! Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. To nasz mam talent. To jest mój występ. Dobra, panowie, musicie zagrać teraz z papierkami, nóżce między sobą. Do jednego. Raz, dwa, trzy. Wygrałeś. No to Przemek nie znalazł sobie pierwszy. Ale nie podglądaj! Nie widzę, przysięgam ci. Przyrzekam na wszystko, że mam zamknięte oczy. Nie patrzę po... Nawet sekundę nie otworzyłem. Dobra. Ty masz takie duże, ja mam małe. Dawaj, Przemek, ty pierwszy. No to dobra, otwieram. Ależ to jest piżamka? Nie, jest to piżamka. Sprawdźmy ją. To jest. Założysz ją teraz. No jak? No to dawaj! Kurs domowego barmana, jedna osoba 5 godzin. Co? Kurs barmaństwa? To chyba na TikToku pokażesz swoim, no co? Pewnie, że tak. Ja osoba, która nie pije, no to w sumie idealnie. Barman przecież się robi dzięki innym. Jak skorzystać z prezentu? Ej, zarąbiście. Dobra. To mała, chyba to muszę dać komuś. Oli. Nie, dobrze wyglądasz właśnie. To jest właśnie tak zawsze. Jest na jakiś prezent, to jest na to. Nie, to jest damskie, mordo, to jest top, to jest top. Olek, dostaniesz. Nie, jak stać się Olkiem? Hey guys! Ty, ale... Przecież wyglądam super! Ty, nie, ja wyglądam teraz jak wiesz, to nie! Jak w Tekenie, ten, co tańczył. Breakdance, stary. Normalnie. I ty piękny akcent. Kończymy ten odcinek. Capoeira! Do zobaczenia za dwa dni. Zapraszam na drineczki świąteczne! Hej!